Cześć kochani, znowu widzimy się po drugiej stronie kamery, dlatego że tym razem chciałam Wam pokazać zawartość tego tajemniczego kuferka, w którym znajdują się wszystkie moje kosmetyki do makijażu. Pudełko, jak widzicie, już jest troszeczkę zniszczone, ale nadal bardzo dobrze się sprawdza, więc dlatego nie chcę się z nim żegnać. Wszystkie kosmetyki mi się w nim idealnie mieszczą, więc cały czas go trzymam. Planuję sobie tylko na nowo je jakoś ładniej okleić. Tutaj są wszystkie moje kosmetyki do makijażu. Zaraz będę je po kolei wyciągać i Wam o nich krótko opowiadać. Zacznijmy, troszkę odsunę pudełko. Zacznijmy od produktów z Amelie. To jest mój podkład w odcieniu Karmel. Podkład kryjący. Może będziecie mieli lepiej okazję zobaczyć, jaki to jest kolor. Tutaj mamy róż Odrej. Róż mineralny. Mineralny rozświetlacz Tip Top. I korektor mineralny w odcieniu Intense Medium. Tak trochę tutaj odsuwam ten korektor, żeby móc Wam pokazać kolor. Jeszcze zużywam mój korektor, ten kamuflaż z Catrice. Już jest coraz większa dziura, więc jeszcze trochę go pozużywam na cienie pod oczami i będę używać w 100% ten z Amelie, ponieważ jak na razie ten z Amelie używam tak od przypadku do przypadku. Co my tutaj mamy dalej? Czarny eyeliner z Vipery też już się kończy. Właściwie trzymam go tutaj w tym pudełeczku, dlatego że to jest odcień 01. Trzymam go w tym pudełeczku, dlatego że chcę go zużyć. Myślę, że kupię sobie po prostu brązowy eyeliner. Jednak lepiej się czuję w takich brązach na powiekach niż w czerni. Dalej, jeśli chodzi właśnie o powieki, to tutaj wyjmuję wszystkie moje cienie. To są wszystkie cienie, które mam, które używam do powiek. Tutaj jest paletka na 4 cienie z Inglota, no i tu są cienie oczywiście Inglota. Jak widzicie, niektóre już mocno zużyte, niektóre już widzą dno, inne jeszcze nie. I jeśli dobrze pamiętam, na pewno opis będzie pod filmikiem, to tutaj mamy kolor 330, to jest taki cień bazowy, trochę taki niby beżowo-brzoskwiniowy, powiedziałabym. Tutaj jest cień, jak dla mnie 337 numer, i jak dla mnie to jest kolor takiej kawy z mlekiem, ale taki zimny odcień. To nie jest taka ciepła kawa z mlekiem, tylko zimna. Tutaj mamy cień 463, czyli to jest ta seria Double Sparkle. Te trzy pozostałe są matowe i to jest piękny kolor, taki powiedziałabym piaskowy beż, taki ciepły beż, który idealnie komponuje się z tym cieniem 327. To jest taki czekoladowy brąz i kamera tego chyba nie oddaje, ale to jest też taki ciepły odcień, dlatego te dwa się ze sobą tak ładnie zgrywają i wydaje mi się, że jeśli chodzi o ten cień, to on jest właśnie zimny, dlatego te dwa cienie tak dobrze się ze sobą zgrywają. I jeśli chodzi o ten cień, to tutaj w nim to jest Double Sparkle, więc są drobinki. I w tej chwili, kiedy on już ujrzał takie denko, nie wiem, czy też na filmie to będzie widać, ale kiedy ten cień ujrzał już takie denko, to niestety drobinki coraz bardziej widać, więc będę szukała takiego cienia w Inglocie w takim kolorze, tyle że matowego. Dobra, zamykam moją paletkę. Tutaj jest moja paletka z mała paletka z Maka na dwa cienie i akurat są w niej dwa cienie z Maka. Zastanawiałam się, czy nie kupić cienia z Kobo, tutaj, ponieważ tak, miałam tą paletkę na dwa cienie, wiedziałam, że na pewno będzie w nim Woodwinked, to jest mój ukochany kolor z Maka, zresztą widzicie, bo już jest dosyć mocno tutaj dziurka jest w nim w środku. Woodwinked, przepiękny, robi cały makijaż oka. No i że ja nie znoszę próżni, jeśli chodzi o właśnie, jeśli jest miejsce na cienie, to muszę mieć je w pełni wypełnione, ale mi wyszło głupota, po prostu chodzi mi o to, że
Nie lubię, jeśli mam paletkę pustych miejsc w niej. Musi być w pełni wypełniona. Musi być w całości wypełniona, to chciałam powiedzieć. I dlatego, wykorzystując jeszcze do końca moje bony świąteczne z pracy, stwierdziłam, że kupię sobie cień z maka w kolorze jogurt. Nie wiem też, czy kamera to dobrze Wam pokaże, natomiast to jest taki różowy cień, ale on jest, to jest chłodny róż i do tego on ma w sobie domieszki jakby szarości i powiedziałabym brązu. I jest niemalże identyczny jak ten cień z Maybelline, ten Cream de Rose, czy jakkolwiek to się czyta. Poczekajcie, ja teraz spróbuję ten Cream de Rose odkręcić, co nie jest łatwe, jedną ręką. Dobra, udało się. Nie wiem też, tak jak mówię, czy kamera to odda, ale te cienie naprawdę na żywo wyglądają identycznie. I tak mi się właśnie wydawało, kupiłem ten Cream de Rose, ponieważ jest tańszy od maka, żeby zobaczyć, czy ten cień będzie do moich powiek pasował. Uważam, że pasuje, podoba mi się to, jak wygląda na powiekach, dlatego używam w tej chwili zamiennie, raz tego cienia. Mam też tak, że lubię sobie łączyć te dwa cienie, używać solo tego, także no jakby dużo tutaj mam możliwości, ale na pewno jeśli ten cień z Maybelline się skończy, to już zostanę tylko przy tym cieniu z Maca. Dobra, poczekajcie, bo teraz postaram się zakręcić. Jeszcze chwila. Dobra, chyba się udało. No i tutaj mam dwa takie cienie, powiedziałabym, brokatowe. To, że widzę, że światełko mi się odbija. To jest Makeup Revolution Awesome Metals Eyeshadow, czyli ten cień foliowy w kolorze Rose Gold. I też poczekajcie, spróbuję go odkręcić, co nie jest łatwe jedną ręką. Och, trochę sobie chyba pomogę drugą. Dobra. I jak widzicie, ten cień wygląda w taki sposób. Ja już go kilkukrotnie używałam. Do tego cienia jest dodana baza i taki metalowy talerzyk, ale u mnie ten cień się trzyma tak samo i na bazie, i bez bazy. Jednak jest mocno kremowy i trochę jak... ja przeważnie go używam na jakieś imprezy, tak? Jeżeli jest bardzo gorąco, jest duszno, tańczę, to on mi się trochę potrafi zebrać w załamaniach powieki, mimo że nałożę na swoją bazę, czy tą bazę dołączoną. Natomiast ja i tak jestem z efektu, jaki mam na oczach, z niego zadowolona, więc na pewno będę go dalej używać. No i u mnie akurat tego typu cienie zawsze mają tendencję do... które mają taką mokrą konsystencję, tak? Bo na przykład iStudio ma, mam wrażenie, taką suchą konsystencję. On mi się trzyma na powiece, tak jak go nałożę, nic mi się w załamaniach nie zbiera. Ten się trochę lubi zebrać, ale i tak on ładnie wygląda. Wystarczy tylko tak naprawdę lekko przyłożyć palec i wklepać bardzo ładnie, wklepać wystarczy tylko w powiekę i on bardzo, bardzo ładnie wygląda. I teraz ten cień lubię używać albo samodzielnie, tylko postaram się zakręcić, albo właśnie z tym cieniem Essence, który Wam pokazywałam w ulubieńcach, Crystallized, w odcieniu Frosted Champagne. Może nie powinnam go pokazywać, bo raczej go już nie można kupić, natomiast bardzo ładny to jest pigment. Jedyny jego mankament, chyba też mam nadzieję, że uda mi się otworzyć. Największym jego mankamentem to jest tutaj to, w jaki sposób on jest dozowany. Ja tu przykleiłam taśmę klejącą, ale niestety jak to się odklei, to wiecie, wypada bardzo duża ilość tego brokatu. On jest, tu nie wiem, czy będzie widać też na nakrętce, on jest bardzo ładny, daje efekt na oczach takiego rozświetlenia, natomiast ciężko się go nakłada i bardzo dużo go z opakowania wylatuje. To jeśli chodzi o cienie do powiek, to by było na tyle. I zostały mi teraz kilka produktów, które leżą z boku w pudełku, czyli takie produkty też do makijażu okolic oczu, ale w tubkach, o powiedzmy. I tutaj, czekajcie, muszę to troszkę przesunąć, żeby mi nie spadło. Tutaj baza Urban Decay, ta wersja Original. Bardzo dobra baza.
Natomiast jak za tę cenę, to jakoś mnie specjalnie nie zachwyca. Tak, używałam tańszych baz, które wyglądały tak samo. Jak się skończy, to będę chciała spróbować bazę z Lavery, bazę naturalną. I będę chciała chyba wypróbować bazę, która podobno też jest bardzo dobra, ze Smashboxa. I słyszałam dobre opinie o bazie Too Faced, więc chyba tych kilka baz pod cienie będę chciała wypróbować. Zobaczymy, która jest najlepsza. Tutaj jeszcze moja kredka z Automatic Liner, chyba z Vibo, brązowa. Jeszcze cały czas ją mam, też ją Wam pokazywałam w ulubieńcach. L'Oreal Brow Artist Plumper w odcieniu, specjalnie tu sobie nakleiłam tą naklejkę Medium Dark. Bardzo fajny żel do brwi. Ja teraz myślę jeszcze o innym produkcie do brwi, żeby sobie wypróbować, ale jak tamten się okaże niezbyt fajny, to na pewno do tego żelu do brwi wrócę. No i tuż do rzęs z Rimmela Wonderful, jeszcze cały czas go używam, dobrą maszczoteczkę, ale o tym też Wam mówiłam w ulubieńcach. No i tutaj już mamy puste pudełko, to teraz przejdziemy sobie do wpakowania tych wszystkich kosmetyków, bo jakby system układania tych kosmetyków też mam swój, dzięki temu się po prostu nie gubię, co gdzie jest. Jeżeli coś potrzebuję wyjąć, no to po prostu wiem gdzie to wszystko stoi. I tak, w taki sposób wyglądają wszystkie moje kosmetyki. Wydaje mi się, że nie ma ich dużo, ale jak dla mnie to jest jak najbardziej wystarczająca liczba. Zamykam je w takim pudełeczku, zajmują w gruncie rzeczy mało miejsca na półce z kosmetykami. Mówię, pudełko jest z bardzo dobrego kartonu, więc tylko chcę je obkleić, odświeżyć i na pewno dalej będę tutaj trzymała kosmetyki. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli filmik się podobał, kciuk w górę. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!